Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Prezydent Andrzej Duda w dniu 19 czerwca 2023 roku spotkał się z ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy brali udział w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Obok takich ogólników o tym, że dyplomaci są mową, słuchem i wzrokiem Polski poza granicami kraju, że narracja Ambasadorów jest narracją Polski. Prezydent Duda zwrócił się do reprezentantów Rzeczypospolitej poza granicami naszego kraju z takim, można powiedzieć, geopolitycznym przesłaniem. Przekazał kilka takich, można powiedzieć, najważniejszych wektorów polskiej polityki zagranicznej. Określił te najważniejsze wektory polityki zagranicznej RP, które zdaniem Pałacu Prezydenckiego powinny no, wpływać na kształtowanie się innych kształtowanie się relacji poza granicami kraju, prowadzonej przez, przez nasze placówki dyplomatyczne, jak i wytyczać taki horyzont strategiczny. I tutaj myślę, że warto przytoczyć kilka cytatów. Po pierwsze, prezydent Andrzej Duda określił, co jest poli celem polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na najbliższy czas. I tutaj jest cytat. Celem naszej polityki zagranicznej jest doprowadzenie do strategicznej porażki Rosji, zwycięstwa Ukrainy i trwałego odsunięcia widma wojny od naszych granic. Koniec cytatu. Prezydent RP dodał także, cytuję: "Musimy być solidarni z narodem białoruskim. Nie możemy zapomnieć o przeszło Tysiącu więźniów politycznych na Białorusi, a także o represjach wymierzonych w Polaków mieszkających w tym kraju. Koniec cytatu. Warto tutaj podkreślić, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, używając, no, można powiedzieć, dosyć wojowniczej retoryki, opartej na myśleniu życzeniowym życzeniu Rosji porażki, jednocześnie zaatakował cały naród rosyjski. To już nie tylko. Narracja mówiąca o tym, że za wojnę odpowiedzialny jest Władimir Putin, elity kremlowskie, rosyjskie służby, aparat bezpieczeństwa, siły zbrojne, ale tutaj prezydent Andrzej Duda zastrzegł, że mówi o Rosjanach, nie tylko o Putinie, nie tylko o kremlowskich elitach, ale mówi w ogóle o narodzie rosyjskim, ponieważ i tutaj będzie cytat Duch imperializmu jest głęboko zakorzeniony w całym rosyjskim społeczeństwie. Koniec cytatu. To zdecydowanie duża zmiana, jeśli chodzi o retorykę, jeśli chodzi o narrację, to można powiedzieć, wejście na taki. No już mocny kurs, kurs kolizyjny, nie tylko z aparatem państwowym Federacji Rosyjskiej, ale po prostu no, zasianie pewnej wrogości, wrogości między narodami polskim i rosyjskim. No i tutaj jakby kontynuując tę retorykę, prezydent Andrzej Duda odniósł się do Republiki... Białoruś wskazywał, że Białoruś jest państwem, które nie tylko oficjalnie wspiera Rosję, ale zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy jest także jedy, jedynym, cytuję, które de facto przyczyniło się do działań wojennych, udostępniając terytorium w krytycznej fazie wojny do ataku na Ukrainę. Koniec cytatu. No i m, także m, tutaj narracja Mocno antyłukaszenkowska, Andrzej Duda powiedział, cytuję: Dlatego, dopóki Białorusią rządzi Łukaszenka, polska dyplomacja musi traktować ją jako państwo współodpowiedzialne za prowadzenie wojny. Putina. Koniec cytatu. Jednocześnie prezydent Duda dodał, że Polska ma zabiegać na forum międzynarodowym o nakładanie i zwiększanie wszelkich możliwych sankcji na Białoruś. Przy czym tutaj warto zauważyć, iż Andrzej Duda no, postawił znak nierówności między narodem rosyjskim i białoruskim, ponieważ stwierdził, że Białorusini w przeciwieństwie do Rosjan to jest cytat nie są zatruci duchem imperializmu i mają przyjazny stosunek do Polski i Polaków a koniec cytatu a przy tym dodał jeszcze że są te też cytat terroryzowani przez autokratę który nie ma poparcia większości obywateli to koniec cytatu szanowni państwo i myślę że na tym na tym poprzestanę, jeżeli chodzi o cytaty z prezydenta Andrzeja Dudy. Co bardzo interesujące, ciekawe i no, warte podkreślenia, prezydent RP utrzymuje tę retorykę. Utrzymywał ją również wczoraj, 28 czerwca 2023 roku, podczas wizyty w Kijowie. Andrzej Duda udał się do Kijowa po zakończeniu konsultacji sojuszniczych w Hadze. Tych konsultacji, które odbywają się przed lipcowym szczytem sojuszu północnoatlantyckiego który jest zaplanowany w Wilnie no i tutaj warto też powiedzieć dosłownie w dwóch słowach że prezydent Duda jest przekonany że Ukraina zwycięży i że będzie krajem bezpiecznym co bardzo ważne jest prezydent Duda głęboko Głęboko, że tak powiem, przekonany, że to bezpieczeństwo Ukrainy, to cytuję, to także bezpieczeństwo nas wszystkich. Koniec, koniec cytatu. Ta retoryka utożsamiająca bezpieczeństwo i niepodległość Ukrainy z bezpieczeństwem i niepodległością Polski nie jest niczym nowym, ona płynęła z Pałacu Prezydenckiego bardzo głośno w latach 1995-2005, wtedy kiedy prezydentem RP był Aleksander Kwaśniewski, który zwykł mawiać, cytuję, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Koniec cytatu. Doktryna Kwaśniewskiego na długie lata wryła się w polską politykę zagraniczną, w myślenie polskiego establishmentu politycznego o sprawach wschodnich, o polityce wschodniej i w mojej ocenie jest polityką i sposobem myślenia konfrontacyjnym, który prędzej czy później no, musiał doprowadzić do eskalacji w relacjach z Federacją Rosyjską i z Republiką Białoruś. Natomiast to, co obserwujemy od kilku lat w relacjach polsko-białoruskich, a konkretnie od 9 sierpnia 2020 roku, czyli od czasu wyborów prezydenckich, które nie zostały uznane jako ważne przez rząd w Warszawie, przez oczywiście cały, cały szereg napięć w relacjach dwustronnych i w kwestii, i w kwestiach Historycznych i w kwestiach bieżących, i oczywiście także w temacie no, tego, o, o czym mówi telewizja Biełsat, czyli tworzenie na terytorium państwa polskiego jakichś grup paramilitarnych, które nazywają siebie Pospolitym Ruszeniem, które chcą walczyć z władzą Aleksandra Łukaszenki, no, to na pewno nie pomaga w relacjach dwustronnych, co więcej, to wnosi podnosi ten poziom relacji dwustronnych na poziom, no, można powiedzieć, że nawet okołowojenny, niestety. Jeżeli chodzi o relacje z Rosją, to ta zmiana retoryki, to obarczanie całego narodu rosyjskiego za winą, za, za tę politykę, którą obecnie prowadzi rząd, rząd rosyjski, no właściwie zamyka jakąkolwiek drogę do, do pojednania, do można powiedzieć, normalizacji relacji polsko-rosyjskich w tym układzie politycznym, który obecnie panuje, panuje w Polsce. Widać, że jest to przyjęcie absolutnie konfrontacyjnej postawy. No, i Jeżeli to oczywiście porównamy, tę wypowiedź prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, chociażby do wypowiedzi ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, który który powiedział o, w kontekście przyjęcia pierwszej partii amerykańskich czołgów Abrams, że mają one stanowić zaporę nie do przebicia, że mają zamknąć bramę brzeską. Odwołanie się do tej terminologii geopolitycznej też tutaj zapewne nie było bez przyczyny. Wiemy doskonale, jak. Wielu komentatorów czy publicystów geopolitycznych używa tego określenia w kontekście, w kontekście właśnie wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi. I także oczywiście tutaj szef polskiego MONU dodał, że tutaj źródłem zagrożeń dla państwa polskiego jest imperialna polityka rosyjska. To jest cytat. W związku z tym mamy do czynienia z bardzo dużym nasileniem się takiej retoryki konfrontacyjnej, retoryki okołowojennej. To też warto o tym, warto o tym wspomnieć. Myślę, że zamykanie w ogóle drogi do. Do normalizacji relacji z Rosją, do normalizacji relacji z narodem rosyjskim, no jest katastrofalnym błędem dla, dla państwa polskiego. Musimy sobie zdawać sprawę z sytuacji geopolitycznej, także z, z słabości państwa polskiego, jeżeli chodzi o nasze zdolności obronne, chociażby obronę powietrzną. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po tym teatrze Wagnera, jak ja to określiłem w jednym z ostatnich podcastów, no, ta prywatna firma wojskowa znajduje się na Białorusi, może operować zarówno na kierunku ukraińskim jak i na kierunku polskim. Sytuacja bardzo niekomfortowa jeśli chodzi o strategię, ponieważ jest to no nie jest to przynajmniej formalnie część regularnych sił zbrojnych ani Białorusi, ani Federacji Rosyjskiej. Prywatna firma wojskowa no, nieźle uzbrojona mająca duże doświadczenie bojowe możliwość wykorzystania takiej, takiej grupy do nacisku, czy na Ukrainę, czy na Polskę no, powinna być rozważana jako jeden z możliwych niestety scenariuszy na, na przyszłość. W związku z tym tutaj dolewanie oliwy do ognia, wzmacnianie tej retoryki okołowojennej czy prowojennej, jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Ja uważam, że. Mimo wszystko w relacjach międzynarodowych Polska powinna występować w roli mediatora, a nie w roli podpalacza czy podżegacza wojennego. W tym kontekście powinniśmy szukać porozumienia i normalizacji zarówno z rządem, jak i narodem Białorusi, Rosji, i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Musimy sobie zdawać sprawę także z tego postulatu, którego wyrazicielem bardzo często jest prezydent Andrzej Duda. W ogóle Polska zalicza się tutaj do Jastrzębir wraz z krajami bałtyckimi, jeśli chodzi o szybkie członkostwo Ukrainy w NATO, przystąpienie Ukrainy w trybie ekspresowym do NATO. Postawiłoby Sojusz Północnoatlantycki w stanie wojny z Rosją, z państwem związkowym Rosji i Białorusi, czy szerzej nawet z ODKB, z rosyjskim NATO, z Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Polska jako potencjalny kraj frontowy. To jest wizja katastrofalna, to jest wizja koszmarna objęcie naszego kraju wojną, także uważam, że jest. Taka postawa, taka polityka jest jak najbardziej sprzeczna z polskim interesem narodowym. Już same postulaty, nawet jakieś alternatywy wobec szybkiego członkostwa Ukrainy w NATO w postaci kijowskiego układu bezpieczeństwa, które wypracowała grupa robocza pod przewodnictwem Rasmusena i Jermaka, też stawiały Polskę w roli jednego z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy. No, Musimy sobie zdawać sprawę, że to Ukraińcy są przede wszystkim odpowiedzialni za swoje własne bezpieczeństwo, za swoją własną politykę zagraniczną, politykę obronną. Polska nie może być żyrantem bezpieczeństwa Ukrainy. To jest sprzeczne z naszymi interesami strategicznymi, z naszym, z naszym bezpieczeństwem. Warto o tym pamiętać także w kontekście zachowania establishmentu ukraińskiego, stosunku do polskiej wrażliwości historycznej. Wielokrotnie o tym mówiłem. Mówiłem o y, tych y, właściwie warunkach stawianych przez szefa ukraińskiego IPN w kontekście ekshumacji mówiłem o tym wielokrotnie w kontekście chociażby wyroku Sądu Najwyższego Ukrainy jeśli chodzi o dopuszczenie symboliki Waffen SS do używania tego w przestrzeni publicznej widzimy te gloryfikacje Ukraińskiej Powstańczej Armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów organizacji ludobójczych i trzeba o tym mówić zwłaszcza, zwłaszcza w 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że państwo rosyjskie przeprosiło za zbrodnię katyńską ustami prezydenta Federacji Rosyjskiej. W latach 90. zostały polsce przekazane dokumenty. W Rosji jest polski cmentarz wojenny w Katyniu, godnie upamiętniający tę straszliwą zbrodnię. I jeżeli to porównamy do. Pól, na których nawet nie można przeprowadzić ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, to jak to się ma do słów prezydenta Andrzeja Dudy? Jak pan prezydent Andrzej Duda może obarczać tutaj winami i potępiać cały naród rosyjski w sytuacji, kiedy sam musiał w szczerym polu składać wiązankę kwiatów, aby upamiętnić ofiary tego nieludzkiego tak naprawdę, tej nieludzkiej zbrodni, tego okrutnego ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. I w tym kontekście przyzwalanie na gloryfikowanie ludobójców we współczesnej Ukrainie, takich jak Bandera, Szuchewicz, zbrodniczych organizacji ludobójczych jak UPA czy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, no jest absolutnie niezrozumiała. Jest niezrozumiała, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej próbuje obarczać winą za politykę, za politykę rządu w Moskwie cały naród rosyjski. To jest coś absurdalnego i to jest polityka niezwykle, podkreślam jeszcze raz, niezwykle konfrontacyjna. A z punktu widzenia naszego położenia geopolitycznego, prowadzenie takiej polityki jest błędem. Jest to polityka życzeniowa, jest to polityka na pewno odbiegająca od jakiegokolwiek standardu realpolitik, polityki realnej. Próba dzisiaj. Wepchnięcia Polski do wojny jest oczywiście zbieżna z interesami różnych państw. To nie tylko Stany Zjednoczone mając na interes oczywiście w osłabieniu Rosji, ale chociażby Niemcy, chcąc przyspieszyć federalizację Unii Europejskiej, niewątpliwie są zainteresowani, aby ta wojna na wschodzie trwała. A w naszym interesie, jako państwa polskiego, jest to, aby tę wojnę jak najszybciej zakończyć, ponieważ dzieje się ona przy, na, przy naszych granicach. To jest Oczywiste z punktu widzenia geopolityki. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.